tej chwili na oddziale obserwacyjnym na zakaźnym mamy hospitalizowane dwie osoby, które przyjęliśmy z podejrzeniem infekcji wynikającej z zakażeniem koronawirusem. Obie osoby zgłosiły się do szpitala, skarżąc się na dolegliwości grypowe. Wcześniej przebywały w miejscach, w których zlokalizowano ogniska koronawirusa w Izraelu i we Włoszech. Nasze działania w tej chwili są działaniami takimi stricte profilaktycznymi. One wynikają wprost tutaj z dyrektyw Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. Oznacza to, że wzięliśmy od nich próbki i wysłaliśmy do certyfikowanego laboratorium. W tej chwili czekamy na wyniki, które w sposób jakby jednoznaczny stwierdzą, co jest przyczyną infekcji. Do tego czasu osoby te będą nadal przebywały w izolacji. Stan obu osób lekarze określają jako dobry. Wyniki ich badań mamy poznać w ciągu najbliższych dni.